Cieszmy razem się i ją, i ty. Radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami ty. Roboczy tydzień kończy się, wszystko kwitnie w koło. Już frelki kombinują fest, dzisiaj się wystroją. Karlusy się sztyglują, na wiglowanie czas. Galoty ze bizami mieć to najważniejsza rzecz. Czewiki wypucować trzeba, żeby się wreszczały. Do żagła dziążki śmieją się, nie ma co poprawić. Pociągnął lipę sztyftem, na licka jakiś cień. Bo jeszcze pora godzinki, impreza zacznie się. I ja, i ty, radosny to dzień. Raz, dwa, trzy, bawimy razem się. I ja, i ty, radosny to dzień. Bo tu dziś zabawisz z nami też. I ja, i ty, radosny to dzień. Raz, dwa, trzy, bawimy razem się. I ja, i ty, radosny to dzień. Bo tu dziś zabawisz z nami też. Roboczy tydzień kończy się, wszystko kwitnie w koło. Już frelki kombinują fest, dzisiaj się wystroją. Karlusy się sztyglują, na wiglowanie czas. Na lody ze bizami mieć to najważniejsza rzecz. Zabawy czas, radości czas, wszyscy tańcujemy. Na lewo krok, na prawo krok, jeszcze się zbytnymy. Nie powie nam robota, bo dzisiaj wolny dzień. To dźwigaj zatapczana się na tańce w rękawie. Trzy, bawimy razem się. I ja, i ty, radosny to dzień. Bo tu dziś zabawisz z nami też. I ja, i ty, radosny to dzień. Raz, dwa, trzy, bawimy razem się. I ja, i ty, radosny to dzień. Bo tu dziś zabawisz z nami też. I ja, i ty. Bawimy razem się. I ja, i ty. Radosny to dzień. Bo tu dziś zabawisz z nami też. Dziękuję bardzo. Zespół Kamraty. Ja wam powiem, niech go dali zastęp prezenterem, będziesz gwiazdą. Jak ja się nałażę, dama nazad, dama nazad. Się nawet siedmiu człowiek dobrze nie zdąży. Ja bym kiedyś chciał, żeby taki ktoś wyreżyserował taki koncert, żeby ja miał takie spektakularne wyjście na przykład. Na linię, nie wiem, ja tu tak... I wy wszystkie... Na przykład na 14 lutego bym się to zrobili, obyk był taką w całym białym lajkrze taki, takie krzydełka. Taki kupidynek, nie? Jakby ich trafił strzału... Zymdluno, na pewno. Gorzej jakby ta lina pękła, nie? Scena do remontu po koncercie. Dobrze, ale my już teraz nie będziemy przeginać, moi drodzy państwo, bo tym numerem właśnie przed chwilą w wykonaniu grupy Kamraty rozpoczęliśmy powtórka roku 2022. No to skoro powtórka, to już teraz na tej scenie pojawi się Alina i przebój z roku 2022. Przywitajcie ją gorąco i serdecznie. Tę piosenkę napisałam dla mojego męża i dzisiaj chciałabym ją zadedykować. Z Tobą nie zgubię się, bo Ty pójdziesz każdą drogą.
Dziękuję pięknie. Dziękuję. Jak ja się wzruszył. Wychodzi taka piękna kobieta i koleżona to do chłopa napisała, nie? I takie piękne słowa chłopcy, nie? Jak ona śpiewała, że ino z tobą, że jedna droga, że w ogóle, nie? Jakby mi moja miała piosenkę napisać, to na mi napisze, że niewiele ci mogę dać, nie? Przecież ja my mieli rocznicę, ostatnio ja się zastanawiał, jaką piosenkę jej zadedykować, nie? Ja tak się myśla i ja go wiem co, ona czuje we mnie pieniądze. Nic innego mi do głowy nie przychodziło, nie? Słuchajcie, rok 2022, podsumowanie, całe czas trwa i to trwa na dobre. W roku 2022 ten zespół postanowił, że się nieco powiększy. I to była pierwsza nieoczekiwana fuzja szlagierowych zespołów i z tej fuzji właśnie powstał Happy Jędrowski Show. To nie ten czas, kiedy stoimy nago. Ale normalnie, możemy kiedyś to obiecać normalnie, że staremy nago. To nie jest problem do nas. Przynajmniej do Krzysia. No, a słyszeliście na przykład jakiś taki żart, albo widz w formie pytania. Jaki kafelkosz ma syn? Syn. Syn, jaki ma kafelkarz? Nie wiecie na pewno, to ja wam powiem, płytki. Tak, tak. Ręce same składają się do braw. Kochani, jak już klaskocie, to poklaskamy tak równo, tak jak my. Uwaga, roz, 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 jaremy! Zadnie jest mały dom, gdzie pochowałaś wszystkie dobra i nie chcesz nic mojego oddać. Zamykasz twój miłości świat. Na tobie wciąż zależy mi, dla ciebie wszystkie róże są. Do serca pójdę, znajdę dom, bo moje miejsce jest. Ciebie wciąż o jedno, ty nadzieję dziś mi daj. W sercu masz, szumary, jesteś mą wioską.
la la heja, bawi się nasza klasa. Sia la 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 heja, tak się bawi nasza klasa. O, sia la 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 heja, bawi się nasza klasa. Sia la 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 heja, tak się bawi nasza klasa. Dziękujemy pięknie, normalnie. Kłaniamy się, tak? Oczywiście. Słuchajcie, ja wam powiem na tyle. Z Krzyśkiem trzeba długo łazić, tym do mnie. Do zobaczenia, pa. Papa. Happy Jędrowski Show! Przepraszam, że tak zapytam, ale to nie było do mnie ściągte galoty, nie? Ty. Do mnie? By się panie pośmiały trochę. Panowie gorzej, ale dobra. Drodzy Państwo, pięknie dziękujemy. Fantastyczne owacje dla grupy Happy Jędrowski Show, ale oni też potrafią od wielu, wielu lat bawić Was i to można było przed momentem zresztą zobaczyć, poczuć. Świetnie było, prawda? Ale my bawimy się dalej, drodzy Państwo. Teraz troszeczkę będziemy bujać w obłokach, a dokładnie będę Was zabierał, a może inaczej, ten artysta Was zabierze prosto do gwiazd. Dość wysoko, oby tylko nie upaść, bo można troszeczkę boleć. Ale już teraz tak na poważnie, drodzy Państwo, Team Fabian już teraz przed Wami w podsumowaniu roku 2022 Listy Śląskich Szlagierów zabiorę Ciebie do gwiazd. Dobry wieczór, witam ponownie. To co, lecimy do tych gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. No może się uda. Więc serdecznie zapraszam. Zabiorę Ciebie do gwiazd, zabiorę Ciebie do gwiazd. Zabiorę Ciebie do gwiazd. Ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę Ciebie. Mogłaś królową jego być, o, o. Mogłaś mieć wszystko, czego pragniesz. Rozumem, chcę się bić, o, o. Jeśli kochasz, wiesz, gdzie szczęście twe. Znajdziesz je, jeśli tego pragniesz. Zabiorę Ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie. Zabiorę Ciebie. Chciałem Ci rzucić świat do stóp, o, o, o. A mogę dać Ci tylko serce, serce. Tylko swoje serce. Nie wiem, czy liczę wciąż na cud, o, o. Na rozstajach dróg znajdę Twój ślad. Padniesz znów prostowne ramiona. Zabiorę Ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę Ciebie. Zabiorę Ciebie, zabiorę do gwiazd. Gdzie nikt nie odnajdzie nas.
krainę szczęścia. Słońce w naszych sercach świecić będzie. Tam zabiorę ciebie, zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia. Słońce w naszych sercach świecić będzie. Tam zabiorę ciebie. Bardzo, bardzo ślicznie dziękuję i miłego wieczoru. Do zobaczenia. I tak nas zabrał do gwiazd Team Fabian, drodzy Państwo. My Was teraz zabierzemy w kolejną podróż muzyczną. Tym razem tytuł utworu Tyle chwil przed nami. I na tej scenie podobnie pojawi się zespół, który już gościł nieco wcześniej. Jeden z członków tego zespołu, można powiedzieć kompozytor, między innymi osoba, która już wielu lat komponuje dla artystów takich jak Teresa Werner, czy też na przykład jak Blue Party, teraz Golden Mix i wcześniej również, czyli Kazik Sas dzisiaj już otrzymał nagrodę, czyli tak zwanego szlagierowego Tuza roku 2021. On już posiwiał troszeczkę rzeczywiście, drodzy Państwo. No jakoś tak rozmawialiśmy przed momentem poza sceną. Jakoś mu z tego powodu trochę przykro jest, ale myślę, że sobie da radę. Liczy na 13. emeryturę, choć jeszcze do samej emerytury troszeczkę pozostało czasu, drodzy Państwo. A już teraz przed Wami nowa wersja zespołu Golden Mix, fantastyczna zresztą. Mamy nadzieję, że będą Was bawić przez najbliższe lata swoimi wielkimi przebojami, a jeden z nich właśnie teraz na naszym podsumowaniu roku 2022 listy śląskich szlagierów. Tyle chwil przed nami. Golden Mix! Drodzy Państwo, szlagierowy Tuz, ale jest jeszcze taneczny Tuz. Ja bym chciał, żeby Marcin na ten kawałek został z nami i pokazał Wam, jak się tańczy. Co Wy na to? Marcin ma takie kocie ruchy. Myśmy już kiedyś mieli okazję zobaczyć. Wiem, że też część z Państwa była na ostatnim koncercie, gdzie Marcin no tak sobie na parkecie poczyniał. Może zostać? Wiecie, że on to robi specjalnie. Ale dobrze. Słuchajcie, jeszcze pamiętacie hasło szlagierowo? Hej! Oj, słabniecie Państwo, szlagierowo? Hej! Drodzy Państwo, tyle chwil przed nami i oczywiście... Halo, halo? Jesteś, Kaziku? Baterie ci się wyczerpały z tego wieku już? Podładować cię? Technika mnie, patrzcie, technika mnie przerosła. Dobrze, Marcin zostaje z nami. Tyle chwil przed nami, no to jedziemy. Łajkaj na początek, rozgrzejmy wszystkie dłonie. Marcin, chodź do przodu tutaj. Nie oglądaj się wstecz, rzuć to wszystko co złe. Za oknem nowy wstaje dzień, a z nim tysiące szans. Warto zagrać wabank, więc zacznij być na tak. Smutek zamień na śmiech, bo Marcin Piekołek lek. Niech śmiało tu rozgości się. Uchyl marzeniom drzwi, zacznij spełniać swe sny. Do przodu śmiało idź i żyj. Masz przy sobie mnie. Odrzuć więc myśli złe. Lepiej uśmiechnij się i przestań być na nie. I Marcin solo. Kiedy zapytasz mnie, jaki życia jest sens, odpowiedź moja prosta jest. Miłość to cały świat, ona unosi nas, więc spróbuj innym siebie dać. Tyle, że nami
Wstajemy, wstajemy, podnosimy się z krzesełek. Wstańcie wszyscy wysoko. Chodźcie. Wszyscy razem, bez wyjątku, dłonie w górę i zaśpiewajcie razem z nami. Raz, dwa, trzy. Golden Mix. Dziękujemy. Drodzy Państwo, przeluftowało się, można sobie usiąść. Bardzo dziękujemy i szczególnie wielkie brawa dla naszego tancerza. Bierzemy go na stałe. Agostino tak. Janota. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do dziękujemy. Zobaczenia. Dziękujemy pięknie. Marcin. Mam prawie zawał przez Ciebie. Jestem Twoim idolem. Nie żartuj sobie, ale dobrze, dobrze, drodzy Państwo. Oj, pięknie dziękuję, troszkę to przeżyłem, mam nadzieję, że mi spodnie nie spadną za chwilę, ale to najważniejsze, że jest dobra zabawa, drodzy Państwo. Czego się dla Was nie robi, naprawdę, tutaj można robić wszystko, ściągać marynarę, no i na tym pozostańmy. Drodzy Państwo, idziemy dalej. Po tym występie grupy Golden Mix z piosenką Tyle chwil przed nami. Jeszcze wielkie brawa dla Goldenów, już są za sceną, ale brawa dla nich. Teraz pojawi się kolejna artystka w piosence Tak bardzo chcę. Znacie ją doskonale, fantastycznie śpiewa i już teraz dla Was zrobi to z wielką przyjemnością. Drodzy Państwo, Bożena, z tego co wiemy, już jest na ostatnim etapie przygotowań i mam nadzieję, że już za chwileczkę będzie gotowa, aby się dla Państwa pojawić. Pozwólcie, że tylko zerknę, dobrze? Bożenko jest razem z nami. Bożena Mielnik, wielkie brawa! Witam serdecznie, proszę Państwa. Cześć. Witam. Ja zostawiam się z publicznością. Bardzo mi miło. Dobry wieczór Państwu. Tak bardzo chcę. Piosenka ode mnie dla Was, kochani. Gdzieś na krętych ścieżkach znajdź mnie w otchłani smutku, gdzieś na dnie rozpaczy znajdź mnie, tam tkwię. Podaj mi dziś swoją dłoń, otul mnie sobą jak mgłą. Buduj mi przystań ze snu, pięknego snu. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko my i nasze sny. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do tych miejsc, gdzie kończy się czas, gdzie tylko ty i ja. W zgiełku poranka i w ciszy wieczoru znajdź mnie, znajdź mnie. W szumiącym wietrze i w promieniach słońca znajdź mnie, tam tkwię. Zabierz mnie z dala od łez, oddaj mi każdy swój dzień. Podaruj miłosny blask, niech płonie. Byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko
byś zabrał mnie do tych miejsc, gdzie kończy się czas, gdzie tylko ty i ja, gdzie kończy się czas, gdzie twych oczu blask, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko my i nasze sny. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do tych miejsc, gdzie kończy się czas, gdzie tylko ty i ja. Tam, gdzie tylko ty i ja. Dziękuję pięknie, tak bardzo chcę. Dziękuję pięknie, pa. Jak zwykle pięknie. Ja nie. Ale ja bym pomimo to słyszał. Jędrowskiego do tego drugiego tutaj. Pa, jakie mi ubranie. A ja się siedzę, się śmieję, a ja ci to załatwił. Dobrze, ale i o to chodzi, musi być szpas, bo jak jest szpas, to jest śmiech, a jak śmiech, to człowiek zaraz jest zdrowszy. I tym tropem poszedł polski rząd, nie? Tak, bo jak idziecie do doktora, a wam powie, na kiedy macie termin, to się śmiejecie. Zaraz was leczą, nie? Także taka jest reakcja właśnie, jak ją rozpoczął. Najlepszą sytuacją u doktora, jak ją rozbył, bo ja lubię chodzić do doktorów. Ja to erbnął od tych takich tych 75, nie, co nie mają co robić. W poniedziałek i co robią? Siedzą już. Jej nic nie doskwierał, ale ona się przyszła zobaczyć, czy ten doktor się dobrze czuje, nie? Wzięła się koleżankę i 4 sąsiadki i one siedzą. I nigdy nie ma ten, ale ja raz był normalnie taką sytuację, że widział świadkiem tej sytuacji, że był, jak przychodzi taka pani do tej recepcji, do tej takiej, tej tam, co tam, ta fligera, tego, co pisze te wszystkie rzeczy, nie? I to już, przepraszam, czy są tu takie te panie z rejestracji? Nie ma, to dobrze. One są, nie, one nie przyjdą, one się nie przyznają, one się boją, bo one tam są królowe, nie? One wiedzą, że one rządzą tym małym światem swoim, nie? Przecież ona przychodzi do roboty, ona już jest obrażona, że przyszła. A zobaczcie, przez 8 godzin, czy to jest tak ciężko odbierać telefon, gadać? Nie ma, nie ma, nie ma. To nie jest takie trudne. Nie wiem, nie ma lekarza, nie wiem. Nie wiem, tak. I obu świadkiem tej sytuacji, rozumiecie, przychodzi kobieta do tej rejestracji i go to dzień dobry i ta obrażona podchodzi. Dzień dobry. Bo ja chciałem do specjalisty się tutaj zapisać, tutaj mam skierowanie, nie? I wtedy się w niej budzi, nie? Ta królowo. Władczyni tej księgi. Ten kalendarz i jedzie. Tydzień później. Ta baba się zestarzała, ona dalej. Jest! O, widzę, że na CITO pisze. Maj 2027. 14. Ona, aha, aha. Dobrze, proszę panią, a powiedziałaby mi pani, czy to będzie rano, czy po południu? I ta się robi nerwowo. Pani se jaj nie robisz tutaj. Ona, nie, 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 proszę panią, bo ja na ten dzień jeszcze mam 4 innych specjalistów umówionych. Tak. No i dlatego te sytuacje występują, jest śmiech, jest leczenie i wszyscy się czujemy piękni, zdrowi i młodzi. No i nie ma co w ogóle przeginać. Czas i pora, by na tej scenie pojawił się kolejny z artystów. Przywitajcie gorąco i serdecznie. Proszę bardzo, pojawia się on. Dziołchy, brawka, klaskocie, jo tajemniczo znikąd. Patrza, czy nie będzie jak z Bożyną Mielnik, że go nie ma. Widza, że jest. Chris Oxford Duo. Gorące brawa! Witam was serdecznie ponownie. Drodzy goście, teraz zaproponuję wam taką piosenkę. Wrócimy się trochę w lata 80. Moje ulubione, ukochane lata 80. Pamiętacie te rytmy z lat 80?
Modern Talking, mój ulubiony i te sprawy, także w sercach miłość gra dla was. Zapraszam. Poklaskajcie! Oświeć mrok, gdy wyłączą światła gwiazd. Zagaj coś, gdy zgubimy dobry czas. Broń i walcz, gdy się z losem przyjdzie pić. Śpiewaj, tańcz, do radości skoro świt. Niech nam zawsze w sercach miłość gra. Niech po śladach szczęścia z nami gra. Niech prowadzi w nocy czy deszcz, śmiech czy łza. Niech nam zawsze w sercach pięknie brzmi, jak po burzy tęcza blaskiem lśni. I prowadzi z wiatrem pod wiatr przez cały świat. Serafi, jesteście? Wszystkich, bawcie się jeszcze dobrze. Do następnego razu. Chris Oxford Duo. Poklaskajcie mu. Do Niemiec pojedzie, niech młonie. Tutaj teraz bym się chciał zwrócić do inżyniera oświetlenia. Zrób na to trochę jaśniej, bo moja baba mi nie wierzy, że już w robocie zrobimy się zdjęcie, słuchajcie. Rano poszło do tera, go nie ma. Się nie śmiejcie. Ja jest biedny artysta, ona mnie utrzymuje, to jest moje hobby. Ja jej poślę, ona się będzie cieszyć. Słuchajcie, o, widzę was. Słuchajcie, bo... Nie jeszcze! Mam nowy telefon, nie wiem, kaj nacisz. Ja na środku. Ja roz na środku nacisz mą dziecko o 9 lat. To nie... Nie, od... Się wypluj! On zeżere jak mały koń i duć go do tato kup. Nie, to nie jest do mnie, kaj tu się nacisku. Kiedyś były fajne telefony, czerwony, rozłącz, zielony, odbierz i pod jedynką, że miał mamusia ustawioną i wszystko się zgadzało. A teraz jakieś tu iPhony, srajfony. Dobra, słuchajcie, bo nawet jak zrobię takie odlicz... O! Widać was! Słuchajcie, ja będę liczył 5,
4, 3, 2, 1. Proszę. Pięknie. Zaś przynajmniej nie będzie biała, nie? Nie, bo ja normalnie jest chudy, no jest taki upuchniony, nie? Mnie się woda w organizmie zatrzymała i... No, zupa była zasłoną wczoraj. Dobrze, słuchajcie, teraz dwie kobiety, one, i to są dobre kobiety, one wyjeżdżają, mają już kofry spakowane i one nie robią problemów doma w ogóle, chyba. Chociaż kobieta i nie robić problemu, to chyba w parze nie idzie, powiedział mężczyzna stojący na scenie, zapowiadając kobiety na walizkach, gorące brawa do nich! Drodzy Państwo, no tak się tu zasiedziałyśmy, że praktycznie od wschodu do zachodu słońca, prawda? Tak, od wschodu do zachodu słońca i tak, się zasiedziałyśmy, tak, że nawet, drodzy Państwo, w tym czasie kupiłyśmy sobie nowe sukienki. Bo wiecie, my jesteśmy w takim szoku dalej po tej nagrodzie, po tym wyróżnieniu, że mówimy, nie, to my tak nie możemy tak byle jak do Państwa wyjść, my musimy tak jak na czerwony dywan przystało, no to jesteśmy. Drodzy Państwo, specjalnie dla Was, wschody i zachody słońca.
Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Kobiety na walizkach. Fajne mają te nowe kiecki, prawda? Też mi się podobają. Kobiety na walizkach, drodzy Państwo, do tego jeszcze piosenka Wschody i Zachody Słońca. Taka anegdota mi się przypomniała, jak tak imprezują sobie na wakacjach dwa małżeństwa. No i jedna, oczywiście osoba mówi do takiego tam imprezowicza, mówi, słuchaj, zamknąłeś, bo imprezujemy, zamknąłeś drzwi? No zamknąłem. A zamknąłeś na zamek? No zamknąłem. A dwa razy przekręciłeś kluczem? Przekręciłem. Dobra, Mirkowi nie lejemy, przeszpijemy w namiocie. Także tak to bywa, drodzy Państwo, kiedy są wschody i zachody słońca. Bywa tak, że ktoś zobaczy zachód, a już wschodu nie ma szans. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o kobiety na walizkach. Było trochę o wakacjach, może o tym wyjeździe, powiedzmy, wakacyjnym, gdzieś pod namiot, na biwak. A teraz będzie dużo uśmiechu, bo uśmiech to zdrowie. Prawda, drodzy Państwo? Kto się uśmiecha, jest dużo zdrowszy. Jakoś osoby, które mają dużo optymizmu w sobie w niełatwych czasach, to jest, można powiedzieć, coś takiego, co daje nam kopa do życia. Tym osobom, które na przykład są nieco bardziej pesymistami, a jest osoba wśród nas, która potrafi nas rozbawić, poprawić humor, to jest bardzo istotne i takie osoby sobie bardzo cenimy, szczególnie, że to są nasi najbliżsi przyjaciele, a takich niełatwo mieć obok siebie. Ja takich przyjaciół Państwu jak najwięcej życzę. Drodzy Państwo, teraz już przed Wami harmonik za jeden uśmiech. No to kochani, prosimy Was o te piękne uśmiechy, bo ta piosenka powstała właśnie po to, żeby się uśmiechnąć. Także jeżeli na Waszych buziach pojawi się uśmiech, to nasze założenie już jest spełnione, a jeżeli będziecie się jeszcze dobrze bawić, no to czego więcej możemy sobie życzyć? Oczywiście, zapraszamy. Za jeden uśmiech. No to może, kochani, na dobry początek poprosimy o te uśmiechy na waszych twarzach. No to jedziemy. Chcesz, dam ci coś takiego, choć pokażę ci coś, co jest dla każdego na szczęśliwe dni. Proszę, daj mi tylko jedno słowo, które powie mi, że dla ciebie ma obecność obok to spełnione sny. Za jeden uśmiech oddam ci. Zaskakiwać mnie. Spraw, by kolejny dzień znów dobrze skończył się. Będę, kiedy tylko tego zechcesz, z tobą każdy dzień. To dla ciebie bije moje serce, więc kochaj zawsze mnie. Za jeden uśmiech Tylko my, żeby z tobą zawsze obok.
Zajmę uśmiech, dziękujemy. Dziękujemy, no i kochajcie, pamiętajcie, żeby się zawsze uśmiechać. Do zobaczenia. Dużo uśmiechu Państwu życzymy, a dokładnie życzy zespół Harmonik. Drodzy Państwo, zbliżamy się tak powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale spokojnie jeszcze. Ale do końca drugiej części. Jeszcze jest 17 przed nami. To jest serial jak Klan. Wychodzimy stąd dopiero w środę, drodzy Państwo. Także spokojnie, dacie radę. Ale jeszcze kilka występów przed nami. Proszę? Krupniok i piwo jeszcze potrzebne jest, tak? To drugie się znajdzie, a o pierwsze powalczymy. Także nie wiem, czy są jakieś zakłady mięsne czynne teraz. Dobrze, drodzy Państwo, przed nami kolejny zespół. To będzie zespół Banita Band. I zaśpiewałem piosenkę Kolorowa Szafa. Tak a propos szafy, to przypomniał mi się taki dowcip. Mogę go spalić, mam nadzieję, że tego jednak nie zrobię. Kiedy to śpią sobie mąż z żoną w łóżeczku. I coś się dzieje dziwnego w ostatnim czasie, że szafa do tej żony mówi. No więc poszedł ten mąż do lekarza, skarży się lekarzowi i mówi: panie doktorze, nie wiem co jest, chyba coś z moją głową, bo szafa do mnie mówi. Ale jak to jest możliwe? No, kiedy kładziemy się spać, to słyszę, jak szafa mówi: jak myślisz, on już zasnął? Na to moja żona odpowiada: myślę, że tak. I szafa odpowiada: to ja spadam. No to ja, panie doktorze, mówię: nie, no ja na raty jeszcze nie spłaciłem i tak dalej, gdzie chcesz spadać? Także no tak trochę to może rzeczywiście jest z tymi szafami, drodzy Państwo. Dziękuję za brawa. Teraz będzie o kolorowej szafie. Co w tej kolorowej szafie się znajduje, to wiedzą tylko panie. Ja już nawet nie wspomnę, jak to wygląda, jeśli gdzieś wychodzimy z moją żoną. To jest po prostu gehenna. Jak myślisz, co mam ubrać? No nie wiem, no ubierz, co uważasz, w czym dobrze wyglądasz. A w czym ja dobrze wyglądam? No nie wiem, no ubierz to, co tam jest takiego fajnego. W czarnym? Ja mówię, może być czarne. A dlaczego w czarnym? Bo co, wyszczupla, tak? A mówię, nie, no weź, ubierz, co chcesz, naprawdę. No to jak ubiera, wychodzi i co? Ja mówię, nie, spoko, może być. Aha, może być. A dlaczego nie powiedziałeś, że jest super? No bo jest dobrze, no jest super, naprawdę. Czyli nie jest super, tak? No i tak, drodzy Państwo, 2 godziny, zanim wyjdziemy, ale to tak jest właśnie z kobietami. Drogie Panie, ja Was bardzo gorąco serdecznie pozdrawiam, bo kiedy wychodzimy gdzieś razem, to naprawdę nie jest prosta sprawa, szczególnie z małżonką. Dobrze, jak wygląda kolorowa szafa? O tym już teraz oni, specjalnie dla Was, Banita Band! Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnej zabawy, takiej kolorowej, jak ta właśnie szafa naszej, każdej kobiety na tej sali, myślę. Zapraszamy! Kolorowa szafa! Kolorowe bluzki w kwiatki, spodnie, dzwony, marynarki i sukienki, paski modne i w krateczkę piękne spodnie. No co ja dziś wybrać mam? O je, co ja dziś ubiorę? O je, co założyć mam? O je, co ja dziś ubiorę? Założyć mam. Wstaję rano jak co dzień i już problem mam. Każda pani mnie zrozumie, to jest ciężki stan. Stoi szafa w przedpokoju, wielka jak Big Ben, a w niej wiszą same skarby, to królestwo me. Wszystko kusi, wszystko krzyczy, wybierz właśnie mnie. A ja stoję dalej, nie wiem w co ubiorę się. Troszeczkę, hop. Tak jest. Hop, 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 hop. Kto chce, może wstać. Jak was te kupy jeszcze nie bolą, normalnie. Kropki, kreski i falbanki i spód.
spódnice, układanki, kolorowe bluzki w kwiatki, spodnie, dzwony, marynarki i sukienki w paski modne i w krateczkę piękne spodnie. No co ja dziś wybrać mam? Czas ucieka, czas mnie goni, zaraz trzeba wyjść. I makijaż niezrobiony, bardzo smutno mi. Żadna bluzka nie pasuje, spodnie żadne też. Jeszcze buty trzeba dobrać, a to wyczyn jest. Nagle wybór pada prosty, na sportowo będzie dziś. Wkładam dżinsy, balerinki, bluzka, trykot, to jest hit. Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Mirafę! Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Życzymy jeszcze miłego wieczoru. Dziękujemy. Do zobaczenia. Powiem wam, że jak oni fulają w tych piosenkach, nie? Ona śpiewa, o, co ja dziś ubiorę, o, tam ino trampki już leca, nie? Ta piosenka trwa 3,5 minuty. Keros właśnie w 3,5 minuty oblekła. Przecież to by trzeba 30 razy puścić. Ale już nie ma o czym gadać. Moi drodzy, to co? Za chwilę będą te dyplomy, nagrody, radość, no też będzie troszkę smutku, ale więcej radości, łzy, szczęścia, to wszystko, gratulacje, uściski. Ale zanim to jednak nastąpi, to jeszcze mamy kilka fajnych numerów, które to pojawiły się w 2022 roku, bo warto zapamiętać i nie możemy zapomnieć o tym, że to właśnie podsumowanie roku 2022 listy śląskich szlagierów. Teraz na tej scenie pojawi się Edek Dworniczek. Witamy ponownie. Szanowni Państwo, ja mam pytanie, czy wy jesteście zmęczeni? No ja liczę na to, nie ukrywam szczerze. No to w takim razie ja myślę, że możecie razem z nami właśnie teraz zaśpiewać, zaklaskać. Jeśli ktoś pamięta piosenkę pod tytułem Moja Nadzieja, no ta nadzieja jest po prostu w naszych sercach i chcemy wam ją przekazać. Moja Nadzieja! Choć na mały znak, chcę by przyszła tu i zmieniła wokół świat. Pójdę tam, gdzie noc splata się z początkiem dnia, by usłyszeć ją w drżeniu strun i szumie traw. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia, jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz.
niespokojną, ciemną noc. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się. I wszystkie rączki dla państwa Iwo! Dajcie mu wielkie brawa! Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Moja nadzieja wam dziękujemy. Mamy nadzieję razem z Iwem, że tą nadzieję właśnie wlaliśmy w wasze serca. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Kłania się Edek Dworniczek. Edek Dworniczek. 2020 rok. 22 rok, tak. I od tego się to wszystko zaczęło. Od tej piosenki zaczął właśnie Edek swoją solową karierę. Pojawił się też teledysk do tego numeru, no i zwiastun czegoś zupełnie nowego na szlagierowym rynku. Przecierają szlagierowe szlaki też wykonawcy, którzy za chwilę, a raczej wykonawczyni, która za chwilę pojawi się na tej scenie, bo... Jest takie radio na S, w którym tam niby prezenterzy śpiewali, ale oni tak sobie śpiewali. A tu ten prezenter z tego radia na dopiero zaśpiewo. A tak. I to jak zaśpiewo? A to wszystko za sprawą tego, że dał się namówić Tydziosze z Rudy Śląskiej, Michalinie Staroście, na to, żeby razem zrobić numer. I to nie byle jaki numer. Już teraz specjalnie do was Michalina Starosta i Marcin Janota. Przywitajcie ich gorąco i serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Tą scenę już skądś znam. A ty bardzo dobrze. Tak. Sebastian, bardzo dziękujemy. Poklaskajcie. Sebastian Mierzwa. Dziękujemy pięknie. I słuchajcie, muszę sprostować jedna rzecz, bo Seba powiedział, że to ja naciągłam Marcina. Nie, nie. To ja naciągłem Michalina. To Marcin naciągnął. Poklaskajcie. Marcin, no tak. Drodzy Państwo, fajnie jest, jak można w życiu spełniać swoje marzenia. Jedno z nich teraz się spełni. Proszę wybaczyć, to jest pierwszy występ mój w takiej oto formie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i że już tych występów może będzie troszkę więcej, ale to wszystko zależy od tej pięknej pani, która może w tym mi pomoże. Poklaskajcie mu. Marcin Janota. Michalina Starosta. I Janusz Drewniak oczywiście razem czy z nami. Czy Janusz jest gotowy? Zaraz się dowiemy. Uwaga. Okulary poklaskajcie. Tak. Janusz jak Drewniak. Jak będą okulary założone, to już znaczy, że panie jest gotowy. Panie piszczą. Tak jest. No to co? To jedziemy. Zapraszamy. Pamiętasz tamte chwile, tych ciepłych nocy blask, spacery brzegiem morza, upływający czas, patrząc w bezkresną dal, chcieliśmy zdobyć świat. Przez palce uciekł nam czas, lecz to zostało w nas. Mój kochany, do mnie wróć,
tęsknię wciąż. Usłysz mój głos, niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Mój kochany, do mnie wróć, tęsknię wciąż. Usłysz mój głos, niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Pamiętasz tamte chwile? Pamiętasz tamte chwile? W których ty i ja, w których ty i ja marzyliśmy o życiu? Marzyliśmy o życiu. Lecz nie dopisał czas. Lecz nie dopisał czas. Patrząc przez pryzmat lat, patrząc przez pryzmat lat, chciałem ci wszystko dać. Chciałeś mi wszystko dać. Lecz ty nie chciałaś brać. Lecz ja nie chciałam brać. Mówiłaś jeszcze czas. Mówiłam jeszcze czas. Ma kochana, do mnie wróć, tęsknię wciąż. Usłysz mój głos, niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Do mnie wróć, tęsknię wciąż. Usłysz mój głos, niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Mój kochany, do mnie wróć, tęsknię wciąż. Usłysz mój głos, niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Dziękujemy pięknie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Michalina Starosta. Marcin Janota i Janusz Drewniak. I Sebastian Wierzła. Sebuś. Co się stało? Myście to zaśpiewali. Myście to tak zaśpiewali, że ja tam z tym hopem, co tutaj mikrofony nosi, się zatańcował aż. Brawo. Tak wyjali. Na jutro my się umówili już. Tak się romantisze zrobiło. Dobrze, wy zostańcie tutaj. Tak, Michalina Starosta, Marcin Janota, Johnny. Proszę. Johnny. Brawo! Drodzy Państwo, poklaskajcie, bo on to tak lubi. Specjalnie, a tak mało ma tego w domu. Specjalnie na ta okazja przemierzył niezliczoną ilość uchlandów, żeby się kupić kurtka. Ale okazja jest niebywało. Jan Musialik, producent Listy Śląskich Szlagierów, już teraz pojawił się na scenie, bo to ten czas i ta pora, żeby zacząć rozdawać nagrody za rok 2022. Jan Musialik, proszę bardzo. Ale klaskajcie. Panie Janie. Mój kochany. Nie ta opcja. Tam jest ciemno, ja się mógł z tym hopem pomylić, on ma fajne kształty, ja się trochę pomylił. Słuchajcie, ale ja się raz pomylił, znacie tego Michała Szpaka, nie? Drodzy Państwo, Michalina Starosta, co prawda i Marcin Janota, i Johnny z kolebą na ustach. Tytuł tego dyplomu jest debiut. Bo no jest to jakiś debiut. Bo to jest debiut. Nie, może to pokoleniowy jest debiut, ale generalnie. Michalina Starosta, Marcin Janota. Za debiut 2020 roku. Listy Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl wędruje dla nich.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy, Ja tylko, czy pozwolisz, że ja to skomentuję, nie? No, ja się boję, stój. Ja to skomentuję. To jest bardzo piękne, że odbierasz taką nagrodę, dlatego że każda kobieta zawsze chciałaby mieć 18 lat. Ty na liście, już nie powiem Ci wiele lat, że jest, ale drugi raz debiutujesz. I to jest bardzo piękne. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękuję. Dziękujemy. No dziękujemy, bo to jest, słuchajcie drodzy Państwo, to jest nagroda, która jest dla nas... Seba, lekaj ty znikł. Bo ja teraz by ta za hostessa robiła, tylko oddaj do ludzi. Aha. Tobie to lepiej wychodzi, ale drodzy Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję, bo już raz zostałam doceniona przez producenta tego jakże pięknego programu Listy Śląskich Szlagierów i bardzo się cieszę, bo wtedy nie mogłam odebrać nagrody, ale dzisiaj ją odbieram i bardzo się cieszę, że odbieram ją w takim właśnie gronie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, pięknie dziękuję za to, że Michalina zgodziła się na to, że mogliśmy razem coś stworzyć i jestem dumny z niej za to, że umożliwiła mi taką szansę. Mam nadzieję, że tej szansy nie zmarnowałem. Może coś kiedyś jeszcze zrobimy razem. Poklaskajcie mu. No właśnie. To jest zapowiedź na 2023 rok, że coś może się pojawi. Moi drodzy Państwo, i o zgrabnym ruchem hostessy. Ja bym jeszcze chciał coś dodać do tego dyplomu, bo to jest taki debiut właśnie może produkcyjny, nie debiut sceniczny, tylko produkcyjny, czyli Marcin Janota, redaktor Radia Fest. Tego radia na F powiedz. Tego radia na F. Tak, bo jest teraz taka moda w eterze, że się mówi, że jest radio na F, radio na P. Redaktor Radia na F i Michalina Starosta, czy odwrotnie, może Michalina Starosta i redaktor Marcin Janota, Radia F. I to jest ten produkcyjny debiut. Może nie debiut sceniczny, ale produkcyjny. Dziękujemy. I Jasiu Johody. Poklaskajcie Jasiu, naprawdę. Słuchajcie, hop, z Bełku przyjechał, należy mu się. Tak. Zapraszamy. 5 minut dla fotoreporterów. Proszę Michalina bardzo. Michalina Starosta, Marcin Janota. Jasiu, Jasiu Drzewniok. Drzewniok. Drewniok. 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 Poklaskajcie, drodzy Państwo. A wy róbcie zdjęcia już teraz. Słuchajcie, a spróbujecie razem z nami. Ja wiem, że tu jest moja rodzina i oni to wszystko znają na pamięć. Jak nie znają, babciu, w telefonie tekst. Tak jest. Od Pol i Ademę. Uwaga, Jasiu, zapraszamy. Kochany, do mnie wróć. Klaskamy. Tęsknię wciąż. Usłysz mój głos. Niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Uwaga! Mój kochany, do mnie wróć. Tęsknię wciąż. Usłysz mój głos, niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Jasiu, ostatni roz. Mój kochany, do mnie tu. Tęsknię wciąż. Usłysz mój głos, niech marzenia spełnią się. Marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Michalina Starosta, Marcin Janota. Dziękujemy. Jasiu Drewniok. Wynikaj, nie idziecie bez ostowocie. Czas i pora na kolejną kategorię. Panie Janie. Drodzy Państwo, zagram tak jak Marcin Janota przed 2 laty. Tak to wyglądało, tak? No nieźle. Brawo! Więc tak, Państwa SMS-owymi głosami wykonawcą roku 2022 roku zostaje... Michalina Starosta! Miśka, nie płacz. Mój make-up nie wytrzymał. Szukaliśmy sponsora na imprezę. Gratuluję, wręczam dyplom. Jezu. Jest dyplom, są brawka. Miśka, ręce? Gorące brawa. Mogę coś powiedzieć? Możesz, oczywiście.
Drodzy Państwo, Jezu. Ta nagroda i to wszystko, co mam na tym śląskim rynku, zawdzięczam mojej mamie, moim dziadkom i to wszystko, co jest tu, to jest dla nich. Poklaskajcie im, bo są dzisiaj z nami. Miśka starosta. No i proszę bardzo. Wykonawca roku. I 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Zapraszamy Michalinę. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Param, pam, pam. Nie, teraz to już musisz postawić, nie? I gitara akustyczna, Jasiu Drzewniak. Dobrze. Dziękujemy. Panie Janie, kolejny z dyplomów w pana rękach, a to znaczy, że jest prezentacja, proszę bardzo. Przepraszam, ale w tym roku nas budżet trochę ogranicza, takie mamy hostessy, nie? Ja z tej strony Janka nie znałem, ale... Szanowni Państwo, Michalino, to jest tak, że w tej sytuacji to jest tak, że Michalina jest numer jeden, ale są też ludzie, którzy to tworzą. Teledysk roku. Wróć do mnie, kochany, dla Michaliny Starosty, Marcina Jota, Janoty i dla Drzewnioka. Dzięki. Tentuję dla nich, a Michalina powie, kto wyprodukował ten teledysk. Wielkie brawa! Marcin mi musi pomóc. Dobrze. Coś ci mam zabrać? Nie wiem co. Zabierz to. Kredyty. O, możesz mnie odciążyć. No to ja ci oddam moje jeszcze. Także... Drodzy Państwo, sami wiemy, jak te nasze lata wyglądały po całej covidowej chorobie, że tak powiem. I bardzo się cieszę, że jesteście z nami, bo to, że jesteście i że nas wspomagacie w każdym aspekcie, czy na Facebooku, czy dostaję od Was fajne wiadomości poza Facebookiem, są naprawdę bardzo motywujące, bo powiem szczerze, że bez Was nas na tym rynku by po prostu nie było. To prawda. Marcin, powiedz coś jeszcze. Bo ja Drodzy Państwo, jesteśmy bardzo zaskoczeni. Pięknie dziękujemy za te wszystkie wyróżnienia. Znaczy ja, trudno powiedzieć, nie wiem, też mnie trochę zatkało, choć jestem gadułą strasznym w radiu, ale w tym momencie naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Po prostu myślę, że zwykłe dziękuję wystarczy. Dziękujemy. Słuchajcie, najfajniejsze jest to, że starosta Monowo Chałupa będzie miał okej to powiesić, a Marcin się zrobi ksero z tego. Poklaskajcie im jeszcze raz. Michalina Starosta, Marcin Janota. Dziękujemy bardzo. Nazbierali tego w tym roku, a nazbierali, a należało się. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Dziękuję. No i co, myśleliście, że teraz jeszcze trzy nagrody, one to odbiorą? Nie, oni teraz rąk nie mają, nie? Więc my musimy teraz przejść nieco dalej, chociaż chciał, żeby wam historia o szpaku opowiedzieć, ale to następnym razem wam opowiem to wszystko. Bo to są trochę traumatyczne przeżycia. Tak samo jak ktoś był kiedyś na stawce wojskowej. Starsi pamiętają, młodsi mogą nie wiedzieć. Ale dobra, słuchajcie, to teraz uśmiechy, radości, to wszystko, ciąg dalszy. Jan Musialik, zaprosimy go za chwilę, ale najpierw na scenę zaprosimy Chopa, który w 2022 roku pokazał numer inspirowany latami 80. i takim brzmieniem grupy Modern Talking, bo to ponoć jego idole są. Chris Oxford Duo, zapraszamy gorąco i serdecznie. Gorące brawa do niego. Proszę bardzo, jest Chris. Pojawił się Jan Musialik. Proszę bardzo. I pojawiają się słowa, jakże ważne już teraz. Szlagier doku, Chris Oxford Duo, w sercach miłość gra, waszymi SMS-owymi głosami. Gratuluję. Szlagier roku 2022. Pomału nie wiem, co mam teraz powiedzieć, bo czy mi wierzycie, czy nie. Jestem żartowo przed chwilą w garderobie. Ile Lodio jeszcze muszę śpiewać, żeby dostać takie wyróżnienie? Już nie musisz. I osie już żłobryk mantel i chciałek stąd wyłazić i mam się wracać, bo jeszcze coś do mnie jest. Także przyznam wam się, jestem bardzo zaskoczony, bardzo zadowolony. To dzięki wam, dzięki
bo muszę wam powiedzieć i się przyznać, że właśnie Jan Musialik, Lista Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl, otworzyli mi właśnie ta furtka do tych mediów. Jasiu Musialik zaczął puszczać moje pierwsze teledyski, także dzięki ci, Jasiu, jeszcze raz bardzo z całego serduszka. Naprawdę, jesteś wzruszony. W sercach miłość gra. I dzięki państwu za takie wyróżnienie. Dzięki wam wszystkim. Za wszystkie oddane głosy. Zobacz, wiele szokoladów będziesz musiał się mieć za rok, nie? Chris Oxford duo. Dobrze, ja okradnę ci mikrofonik, ty zostajesz, przekazuję Jasiowi. Wielkie brawa, 5 minut dla Chrisa, proszę, dla Chris, fotoreporterów, zapraszam cię, zapraszamy. Dwa kroki do przodu, państwo, jak chcecie uwiecznić ta cała sytuacja, to już teraz właśnie można to zrobić. Tak wygląda szczęśliwy Niemiec z polską nagrodą. Nie, bo to jest synek z Tychów, on jest od nos. Tak. Chyba jakoś alergia na mnie, ty. Nie, ja cię bardzo właśnie lubię. Ostatni rożek ci miśki przywiózł. No. A w nim była cała nadzieja zawsze. Potem też tak wyglądał jak ten misiek, nie? Arrivo z jednej i z drugiej strony byłaś. Dobrze, Chris, gorące brawa, dzięki wielkie. Panie Janie, to chyba już ostatnio z nagród na dzień dzisiejszy przygotowano, żeby podsumować ten rok 2022. Szanowni państwo, bardzo dziękuję, że zaszczyciliście ten koncert swoją obecnością. Zapraszamy na szlagierowo.pl, bo tam wszystko to, co ten misiek tutaj z prawej i z lewej strony opowiada, to możecie zobaczyć. Jeszcze jest jedna nagroda głosami grupy LSR szlagierowo.pl za 2022 rok. Super szlager subskrybentów grupy LSS wędruje dla Karpowicz Family. Zobacz, jak pięknie. Zbyszek z całą ze swoją familią, ta nagroda na pewno w studiu naszym odbiorą. Spoglądam, czy mój partner sceniczny, żeby było jasne, Marcin jeszcze kaś tam się... jest Marcin, nie ma Marcina. Dziękuję bardzo prowadzącym Sebastianowi Mierzwie, Marcinie Janota. Zapraszamy go, robi sobie zdjęcia, bardzo dziękujemy. Tam jest płacz, tam jest radość, tam jest szał, tam jest euforia. Moi drodzy państwo... Tam jest bankiet. Już idę. Dobrze, a państwu dziękuję za to, żeście byli, żeście są i że będziecie razem z nami. Przyjemnej niedzieli i tradycyjnie, co powiem, do zaś, miejcie się dobrze. Dobranoc. Dziękuję bardzo. To ja też powiem dobranoc, drodzy państwo. Już tak mnie wzięli z za kulis. Wszystkiego dobrego, dziękujemy, do zobaczenia.